to jest grad. Żeby nam nic nie potłuł. Paneli. Masakra. Pogoda nas nie rozpieszcza. Mam nadzieję, że z naszymi panelami jest wszystko ok. Ojejku, jejku. Jak nie korki, to jakieś anomalie pogodowe mamy, no. Nie chcę tutaj nigdzie stawać w tym momencie, bo bardzo niebezpiecznie jest zatrzymać się na autostradzie, jak są takie warunki. Lepiej jechać za jakąś ciężarówką powoli, no i patrzeć, co się dzieje naokoło, a dzieje się dużo. Jak tam, panie Pawle? No nic, tak mi adrenalina... Tak mi... Przepraszam, nawet zapomniałem o mikrofonie. Jeszcze raz, dobra? Bardzo jeszcze raz. Tak mi adrenalina schodzi po prostu, że mi się ręce trzęsą. Jestem ogólnie taki roztrzęsiony. Jeszcze nie jechałem w taką pogodę. No, na szczęście przestało już padać. Ojejku. Trochę się przejaśniło. Idę zobaczę, czy wana nie zalała. Ja tu po prostu się poryczałam po drodze. Nigdy tak się nie bałam jak teraz. Strasznie. Ciekawe, jakie straty. Pan, ale cały. Cały? Daszek też cały. Wody nie ma tu. Nie, jest okej. Wszystko jest okej, dzięki Bogu. Ojejku, no to właśnie w tą dziurę tam wjechaliśmy. Słyszycie, jak brzmi? Jakiś tajfun. Jedziemy dalej. W końcu dojechaliśmy do naszego ukochanego Stambułu. Mam nadzieję, że będzie naszym ukochanym Stambułem. Droga była z przygodami i pogodowymi, i korkowymi, ale no, wreszcie... Czekaj, Monika, no i oficjalnie możemy się w końcu z wami przywitać. No właśnie. Cześć. Oficjalnie. Witamy w nowym filmie. Oficjalnie. Nie było czasu, nie było po prostu nawet głowy do tego, żeby się z wami witać podczas tego deszczu. Jak słyszycie, cały czas pada. Ale mamy nadzieję wyjść na miasto. Czekamy teraz na naszych gości. Zaraz zobaczycie, kto to będzie. I zostańcie z nami, bo będzie konkurs w dzisiejszym filmie. Będą do wygrania 3, ale co? To wam później powiemy. Szybko pomoknąć! Chudźcie, wchudźcie! O matko! O Boże! A gdzie my jesteśmy? O cześć, witajcie, dzień dobry. Co to za pogoda? To jest Stambuł, gdzie miało być ciepło i tak pięknie. Miało być Turcja, miało być słońce. A ja potem mówię, że tak, no Kaśka się wróciła na rogu. Urwanie chmura, ale to jest tylko teraz. No tak. Cześć. O, cześć, moja. Jak wiecie, to już będzie. Przybyliśmy do transfery na parking. Przywitać ich Turcji. Prawie jak rodowici Turkowie. No tak i mam nadzieję, czujemy, że nam pokażecie tutaj zaraz jakąś fajną miejscówkę, gdzie można zjeść tureckiego dobrego kebaba. Oj tak, oj tak, oj tak. I napijemy się czaju. Bo może niektórzy nie wiedzą, co my tutaj robimy. My lecieliśmy samolotem do Turcji. My nie jesteśmy, nie przyjechaliśmy z Pawłem, ani z Moniką, ani kamperem za nimi. Tylko my jesteśmy po prostu na wakacjach. Pikarniku, dlatego nam nie bije. Na żadnej granicy ich nie znaleźli. Pikarniku. Daje padać, więc lecimy, nie? Tak jest, tak. Idziemy coś jeść dobrego. Zaczynamy zwiedzać Stambuł, że tak powiem, kulinarnie. Tak, no pogoda nie sprzyja, żeby gdzieś tam sobie spacerować, więc zostajemy tutaj w knajpce na razie. Czekamy na jedzonko, mam nadzieję, że będzie dobre. Kebaba, czekamy na kebaba. Kebaba. Będą i na czaj. I na czaj w końcu chcemy spróbować czaju. Tak. Wczoraj nam się wczoraj nie udało, nie to może dzisiaj się uda. No, więc będzie ten pierwszy raz.
mamy, Moni? Ja? Adama, kebab. Co wy macie? Ja mam kopkę, czyli takie kruseczki mięsne. Ty, Łukasz? Ja mam steka, mało turecka potrawa, ale stek z jakimś sosem. Ty masz najlepsze. Jak podane na bogato, nie? Co to było? Iskander kebab. Iskander kebab. A Monia ma klasyka, a Adana. Adana kebab. To jest najbardziej klasyczny, taki popularny kebab. Zobaczymy, co twoje dobre. Noż, halo, uspokój się. Pierwszy czaj w Maroku, chciałam powiedzieć, w Turcji. No i znowu zaczął padać deszcz, więc co, znowu jemy, ale teraz przyszliśmy na deser. Co my tu mamy? Wiem, że Łukasz ma kurczaka. Ja mam deser wyjątkowy. To jest deser, który jest takim pudyngiem śmietanowym, mlecznym, z zmiksowaną piersią z kurczaka. Tutaj normalnie jest kurczak w tym. Ja w to nie mogę uwierzyć. I to jest deser na słodko. Mielona pierś z kurczaka. O, widzisz te włoski? To są te włoski. Widzę. One to są. Okay. To są. Wygląda to jak pleśń. Ale to jest słodkie i pyszne. To jest taki tradycyjny. Będę mógł spróbować? No jest to, że tak. Tradycyjny deser turecki. Okej, Monia, co ty masz? Ja mam. Jezu, jak... Monia! A, no chcę spróbować. Rzuciła się na mojego kurczaka. Kurczaka. O, i przyszła jeszcze herbatka. No, czas. Ja mam jakiś mleczno-czekoladowy, nie wiem, z pistacją. A ty, Kasia, co masz? Ja mam mus czekoladowy z profiterol. Profiterol? Profiterol, takie kurczaki. Ale dobre to jest, Łukasz. No nie? Muszę się troszeczkę. Śmiało, czesujcie się. No, chyba Łukasz popłynąłeś. Proponowałem Pawełowi, mówię, Paweł, zamów sobie test, to musisz spróbować. Mówię, nie, no z kurczakiem to nie, ja mam ochotę na coś słodkiego. Ja mówię, będzie dobre. No i inspekcja. Trochę jak marshmallow. Jak ty pianki. Dobra, śmiało sobie wbij po prostu łapę, no. Ale to ciężkie jest do ukrojenia. No, ciężkie. Gorzej wegetarianie, którzy nie wiedzą o tym, że to jest z kurczakiem. Ja bym w życiu nie wpadł na to. Za pierwszym razem zjadłem i mówię, Kaśka, jakieś takie włosy tam dobre są. Dobre to jest. Ja mam pudding mleczny z truskawkami i kiwi. Ale to wszystko jest słodkie. Zobaczymy was za 3 miesiące po pobycie w Turcji. Takie bułeczki. Jak już wiecie, ja walczę z cholesterolem, ale w Turcji na pewno polegnę. Walka przegrana. Zasłodzeni tym pysznym deserem wracamy do vana. Mamy około 26 minut, także mam nadzieję, że trochę kalorii spalimy. Musimy przejechać się taksówką. Jedziemy na dzielnicę Balat, tak, w której można odpocząć trochę od zgiełku tutaj starego miasta i warto się tam wybrać. Taksówka 70 lir tureckich, czyli jakieś 2,10 euro. Szlibyśmy 40 minut, także opłacało się moim zdaniem. Warto się pytać taksówkarzy o cenę, bo pierwszy taksówkarz powiedział nam 300 lir za dojazd tutaj. A my taką oficjalną taksówką z taksometrem zapłaciliśmy, no tak jak już 70. Mówiłem, 70, no także olbrzymia różnica. Prawie 5 razy więcej. Dotarliśmy do tej pięknej dzielnicy Balat. Jest to strasznie klimatycznie, wąskie ulice. Jest to stara dzielnica żydowska. Dużo kafejek,
straganów, muzyczka. Tak, no można tutaj naprawdę odetchnąć od natłoku ludzi w starym mieście w Istambule, tego multikulti tam. Tu jest bardziej tak zacisznie i spokojnie. I muzyczka też gra. Doszliśmy do kolorowych schodów, bardzo słynnych. Jest tu mnóstwo ludzi, każdy chce sobie zrobić zdjęcie. No schody jak schody. No cóż, idziemy. Na schodach to ciężko znaleźć miejsce, żeby sobie zrobić jakieś ładne zdjęcie, aczkolwiek na Instagramie pojawią się jakieś moniki zdjęcia. Nie wiem, jak mi to wyszło. Gdzieś tutaj niedaleko znajdują się również kolorowe domy, z czego też słynie ta dzielnica. Monika. Niby już na tej ulicy są, ale chyba to chyba jeszcze nie to. Jeszcze gdzieś tam w głębi są, tak mi się wydaje. Myślicie, że już niedługo trafimy w końcu do tej dzielnicy kolorowych domów? No już jest chyba przed nami. Chyba tak. Po utworzeniu państwa Izraela większość Żydów wyemigrowała właśnie z tej dzielnicy, a w latach 70. osiedlili się tutaj Kurdowie. Zastanawiam się, jak jest teraz. Czy po tych wszystkich represjach na Kurdach oni cały czas tutaj żyją, czy gdzieś po prostu się przenieśli w inne miejsce? Czasami na ulicy można spotkać dyskotekę. Właśnie tu jedzie teraz. O! Myślicie, że ktokolwiek się zdenerwował tym, że ktoś tak głośno tutaj puszcza muzykę? Nie. Wręcz przeciwnie, w jednej z restauracji. Wszyscy poklaskiwali. Właśnie, w jednej z restauracji zaczęli klaskać. Restauracyjkę Gold Ballad możemy w 100% polecić. Pyszne jedzenie. Rewelacja. Przykro nam było rozstać się z Kasią, z Łukaszem. Niestety oni już dzisiaj wracają do Polski. My, jak wiecie, zostajemy tu na długo. I jeszcze troszeczkę w Stambule, także jeszcze sobie tutaj trochę pozwiedzamy, pochodzimy, tak, poszpędamy się. Dziękujemy Kasia i Łukasz za ten cudownie spędzony czas. W końcu wyszło słońce. Wczoraj przesiedzieliśmy cały dzień w wanie. Lało po prostu calutki dzień. Dokładnie. A dziś ruszamy w miasto, no i zwiedzamy te najpiękniejsze zabytki Stambułu. Mam nadzieję, że będą się Wam podobały. Teraz pokażę, jak wygląda ten kemping. Jak widzicie, naokoło wszystkie miejsca pozajmowane. Tam jest miejsce, gdzie się płaci. Tam mamy również toalety i prysznice. Z tej strony mamy pralkę, można sobie zrobić zmywanie, a cena to 300 lir tureckich, czyli około 10 euro za dzień i za noc. Oczywiście na tym kempingu przed wyjazdem w drogę możemy zrobić serwis, można opróżnić toaletę, zatankować wodę do zbiorników, także tutaj wszystko jest w cenie. Nie płacimy żadnych ekstra pieniędzy za korzystanie tutaj z tych wszystkich dogodności. Znajdujemy się w sercu najstarszej dzielnicy Stambułu. Wyobraźcie sobie, że kiedyś stał tu olbrzymi hipodrom. Z czasów bizantyjskich rozgrywały się tutaj wyścigi rydwanów, które kiedyś były, uważam, bardziej popularne niż nawet walki gladiatorów. Ludzie tutaj siedzieli
na arenie, a mieściło się ich tu nawet do 100 tysięcy. Niesamowite miejsce, tylko trzeba troszeczkę wyobraźnię uruchomić. Weźcie sobie, że gdzie teraz jest ta ulica, kiedyś był tor wyścigowy i rydwany tutaj z niesamowitą prędkością pędziły wokół tego placu. Na hipodromie zachowały się 3 obeliski. Za mną jest kolumna Konstantyna, betonowy taki obelisk. Tu jest wężowa kolumna, a raczej jej fragment, ale my idziemy do tego, który najbardziej nas interesuje i jest w centrum hipodromu. Obelisk ten powstał w 1450 roku przed naszą erą. W 390 roku został sprowadzony tutaj do Stambułu przez Teodozjusza. No i stoi tu prawie 3,5 tysiąca lat w tej niezmienionej formie. To jest po prostu niesamowite. Obelisk Totmesa został zbudowany z granitu i dzięki jego twardości te egipskie hieroglify zachowały się w niezmiennej formie aż do dzisiaj. 3,5 tysiąca lat. Masakra normalnie. Jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna. Dzięki temu właśnie, że jest on tak ciężki, krzyżowcy podczas swoich krucjat nie wywieźli tego pięknego obeliska z Konstantynopola. Stoi on tutaj do dziś. Resztę rzeczy złupili, zgrabili, zapominając całkowicie o swojej pobożności i w ogóle dlaczego tutaj przybyli. Smutna historia niestety. Ależ tu dzisiaj tłoczno i gwarno i tym bardziej jesteśmy przekonani, że dobrze jest zacząć Stambuł od właśnie tej spokojnej dzielnicy Balat, bo tam odpoczęliśmy po tej całej podróży, a dzisiaj możemy chłonąć te widoki, te emocje, no i ten gwar wokół. Tak, jest to ogromne miasto, jak wiadomo, położone na 2 kontynentach. Mieszka tu nieoficjalnie około 25 milionów ludzi. Jest 30 kilka dzielnic, więc po prostu, żeby to zobaczyć, no trzeba tu po prostu pobyć i pożyć. Za mną rozpościera się monumentalna Hagia Sofia, ale my tam na razie nie idziemy, idziemy do cystern bazyliki. Stoimy... No, thank you. Thank you. Stoimy w kolejce. Jak widzicie, tutaj podchodzą panowie i chcą, proponują szybkie wejście, ale my postanowiliśmy ostać swoje jak w PRL-u. Stoimy do cysterny bazyliki, czyli Yerbatan Sarinci. Znajduje się cysterna pod pałacem Yerbatan. Stoimy w kolejce, bo przewodnicy przeważnie chcą 800 lir. Sam bilet kosztuje 450 od osoby. Kolejka idzie szybko. No, także czekamy. Jesteśmy w środku, jest tu gorąco i wilgotno, cały czas paruje nam obiektyw, więc będzie ciężko coś nagrać, ale atmosfera jest niesamowita. Jest tutaj niesamowita atmosfera, sklepienie tej cysterny podpiera 336 kolumn ustawionych w 12 rzędach, po 28 kolumn w każdym rzędzie. Zostały one sprowadzone z innych budowli, są też one w różnym stylu. 98 kolumn jest w stylu doryckim, reszta jest w stylu koryńskim.
roku dodaje ta niesamowita gra świateł. Cały czas się zmieniają i ta kapiąca woda. Jest gorąco, duszno, wilgotno. Super wrażenie. Cysterna może pomieścić 100 tysięcy metrów sześciennych wody. W VI wieku naszej ery cesarz Justynian I kazał wybudować tutaj tą cysternę w obawie przed brakiem wody w swoim pałacu. Pewnie nie spodziewał się, że budowla ta posłuży jako scenografia w filmie Inferno, gdzie Tom Hanks szukał tutaj wirusa, który miał zgładzić całą ludzkość. Pięknie śpiewają mezuini na przemian to z Hagi Sofii, to z Błękitnego Meczetu. Ale dla nas oznacza to jedno, że teraz tam nie wejdziemy, bo nawołują do modlitwy, a podczas modlitw nie można zwiedzać. Musimy poczekać. Idziemy teraz stanąć w kolejce, żeby wejść do tej pięknej świątyni, która jest za mną. Jest to Hagia Sofia, inaczej Kościół Mądrości Bożej. Powstała w 325 roku, w 404 została zniszczona, w 415 odbudowana, po czym w 532 roku została ponownie zniszczona podczas rewolty Nika, czyli to był taki bunt kibiców wszczęty właśnie na hipodromie. No i tak się rozhulali, że zniszczyli Hagię Sofię. Zaraz po tych zamieszkach Justynian I Wielki kazał odbudować tą piękną świątynię. Prace trwały tylko 5 lat i przez następnych 916 lat była to świątynia chrześcijańska. I dopiero w 1453 roku Mehmed II Zdobywca zdobył Konstantynopol jako pierwszy władca w historii tego miasta. Mehmed II Zdobywca tak bardzo upodobał sobie tą świątynię, że kazał ją przemienić na meczet. Wybudowano wówczas 4 minarety, jak również całą świątynię wsparto tymi szarymi elementami konstrukcyjnymi. Nazywają się one przypory. Trzeba mieć nakrycie głowy oczywiście i zdejmujemy też buty. Są tutaj takie półki, w których można sobie schować. Trzeba zapamiętać numer, który ja już zapomniałam. A, 67. 67. Trudno mi opisać uczucia, jakie mną targają teraz. Biorąc pod uwagę, że ta świątynia ma ponad 1500 lat, byli tutaj koronowani cesarzowie bizantyjscy. Niesamowite uczucie. Sama historia chrześcijaństwa ponad 900 lat, no po prostu, nie wiem, aż mi zapiera dech w piersiach i nie wiem, bo obydwoje nie wiemy, co mam mówić. Monika aż usiadła, bo przytłoczyło nas to wszystko. Ciężko to opisać. Delektujemy się tym klimatem tej 1500-letniej budowli. Zwróćcie uwagę na mihrab. To jest ta część, w którą zwracają się muzułmanie podczas modlitwy. Jest ona odchylona w głównym ołtarzu o 10 stopni, ponieważ Hagia Sofia nie stoi centralnie do wschodu słońca, czyli w stronę Mekki, tam gdzie muzułmanie właśnie się modlą, są zwróceni w tamtą stronę. Dlatego on jest tak delikatnie przesunięty w prawą stronę. Po zdobyciu tej świątyni przez muzułmanów wszystkie obrazy świętych, wszystkie malowidła na ścianach świętych zostały przykryte.
jednak niezniszczone. W niektórych miejscach można zauważyć do dziś pozostałości po tych malowidłach ściennych. Poszukamy tych obrazów jeszcze z czasów chrześcijańskich. Zobaczymy, czy nam się uda znaleźć. Udało nam się znaleźć wizerunek Jezusa, ale nie mogliśmy znaleźć wizerunku Najświętszej Maryi Panny. Jezus znajduje się nad wejściem do bazyliki. Chrześcijańskie malowidło znajduje się tu nade mną, przy bocznym wyjściu, i można by było to przeoczyć, ale jest to tak fajnie zrobione, że się nie da tego przeoczyć, bo przede mną jest lustro, w którym po prostu wychodząc, to malowidło mogę zobaczyć. Opuszczamy to piękne miejsce. Muezzin nawołuje do kolejnej modlitwy. Tu już wierni się myją, czyli dokonują tak zwanej ablucji przed modlitwą, a my idziemy dalej. Ja już powoli przywdziewam moje szaty, bo za mną jest błękitny meczet, do którego za chwilę wejdziemy. Jest znacznie nowszy niż Hagia Sofia, ma zaledwie 400 lat i podobno został wybudowany, żeby przyćmić Hagię Sofię, ale nie jest to do końca prawda. Paradoksalnie głównym powodem, dlaczego powstał ten meczet, było pasmo klęsk Imperium Osmańskiego. Wtedy to sułtan Ahmed pomyślał, że najlepiej, żeby odwrócić ten zły los, jest zwrócić się do Allaha, a najlepszym dialogiem z Bogiem jest budowa dla Niego świątyni. I tak właśnie powstał Blue Meczet, błękitny meczet. Warto jeszcze podkreślić, że meczet ten Ahmed zbudował z własnych środków. Zasobny miał portfel, muszę powiedzieć. Budowa tego pięknego meczetu zajęła zaledwie 7 lat. Sułtan Ahmed użył tutaj najlepszych materiałów, czego efektem jest ta piękna świątynia. Jednak nie podziwiał go zbyt długo, zaledwie rok, bo w wieku 27 lat zachorował na tyfus, i dołączył do klubu 27, a raczej może był jego pierwszym członkiem. Razem z Jimi Hendrixem, Kurtem Cobainem, Jimem Morrisonem, Amy Winehouse i coś w tym stylu. Jest oddzielne wejście dla turystów i oddzielne wejście dla osób, które przyszły się tutaj modlić. Nie wiem, dlaczego tak to jest zrobione, ale musimy teraz trochę zmienić kierunek. Dlaczego? Turyści nie wchodzili wtedy, kiedy jest modlitwa. Widzisz, jest okay. Dobra. To co, my chyba idziemy się modlić, nie? Chyba będziemy udawać wiernych. Okej. Nasze odczucia są mieszane. Niebieski meczet jest troszeczkę niebieski. Dookoła są błękitne płytki, zdobienia z tych błękitnych płytek. Ale nie czuć tej takiej wiekowości. Fakt, że ma tylko 400 lat, nie tak jak Hagia Sofia. Ale tam było czuć ten klimat taki... Może dlatego też, że przypomina mi to trochę meczety w Maroku. Te ornamenty, ta kaligrafia arabska, tak mi się kojarzy. Taki bardziej nowoczesny, a tam to było takie coś całkowicie starego, coś całkiem innego. Ale na pewno warto tutaj zajrzeć. Meczet ten był remontowany przez ostatnie 5 lat. Został otwarty dla odwiedzających bodajże w kwietniu tego roku. Jak widzicie tam za mną, jeszcze są jakieś rusztowania, jeszcze ten remont tak jest chyba niedokończony. Ale mieliśmy szczęście, że mogliśmy go zobaczyć. Buty, wchodząc do meczetu, trzeba zdejmować i tu pan nas pogania, że zakładać trzeba dopiero jak się zejdzie z dywanów.
No ale nie dziwię się, jak ktoś wchodzi w takich butach. Monia, no wstydź się, no to jest. Wyszłam w kałuże. No ja osobiście jestem zauroczony Stambułem, po prostu masa. Cudownie, ja też jestem zauroczona. Chcieliśmy dzisiaj zobaczyć trochę więcej, ale po prostu już nogi wchodzą nam, nie powiem gdzie. Tak, nie mamy tak głowy już napełnione tymi emocjami, tymi widokami, tą historią, że odpuszczamy. Jutro też jest dzień. Mamy czas, nie musimy się śpieszyć. To sobie obiecaliśmy na samym początku naszej podróży i słowa dotrzymamy. No i mamy jeszcze fajne miejsce do odwiedzenia w planach, także no. No, do zobaczenia jutro. My idziemy się regenerować. Tak, idziemy coś zjeść i spacerkiem do Vana. Kolacja była przepyszna, znaleźliśmy wspaniałą knajpkę na ulicy, jedliśmy razem z lokalsami, także no, było tanio, ale było smacznie. No ale wracając do początku filmu, obiecaliśmy Wam konkurs. I tak jak Paweł już wspomniał, będą trzy nagrody. Trzy nagrody, czyli książki Wyprawa do Maroka. Książka jest autorstwa Kasi i Łukasza z podróżowania, którzy byli gośćmi dzisiejszego odcinka. Jest to poradnik wyprawy taki do Maroka, którego ani my, ani Kasia z Łukaszem nie mieli. Więc jeżeli ktoś się wybiera, albo nawet jeżeli się nie wybiera, to bardzo polecamy. Jest tu dużo ciekawostek. I jest też taka mała wzmianka od nas. Tak, coś tam się dołożyliśmy, taką małą cegiełkę. No i dzięki temu mamy książki dla Was w prezencie. Będzie niezbyt trudne pytanie dotyczące oczywiście Maroka, bo jeśli poradnik o Maroku, no to też pytanie będzie dotyczyło Maroka. Pytanie brzmi, gdzie terasfera uszkodziła zbiornik z wodą? Także tutaj musicie troszeczkę pogrzebać w naszych filmach, cóż to był za odcinek i gdzie to się stało. Albo sięgnąć głębiej gdzieś tam w zakamarki swojej pamięci. Dodatkowo, oprócz odpowiedzi w komentarzu pod filmem, prosimy o dołączenie do naszego newslettera, Facebooka i Instagrama, żeby wziąć udział w konkursie. Chyba, że już ktoś jest z nami. Na tych profilach to wystarczy tylko podać dobrą odpowiedź. Wyniki konkursu od dzisiaj za 2 tygodnie, a my resztę Stambułu pokażemy Wam w następnym odcinku. Mamy w planach zwiedzić takie bardziej odległe zakątki Stambułu, więc na pewno będziemy poruszać się komunikacją miejską, morską. Także będzie dużo ciekawostek. No i Stambuł nas tak pochłonął, że zapomniałem wykupić HGS-u. Także na pewno w następnym odcinku idziemy na pocztę. A my już padamy, więc z Wami się żegnamy. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli ktoś nie subskrybuje, udostępniajcie nasze filmy. No i widzimy się w środę albo w niedzielę. Tak jest, bo może mi się uda ten film następny zmontować na środę. Także trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Hej. Hej.